Co słychać w naszym regionie? To nowy program samorządowy portalu informacyjnego Zachód. W tym odcinku odwiedzamy z kamerą Szprotawę. To niewielka gmina, która przez poprzednie władze została bardzo mocno zadłużona. Teraz Szprotawa wychodzi powoli na prostą. Niedawno ogłoszono, że w gminie zainwestuje azjatycki gigant branży motoryzacyjnej. 23 września w strefie ekonomicznej w Wiechlicach wkopano kamień węgielny pod budowę fabryki grupy Minth. To znany w świecie jeden z największych producentów części samochodowych dla topowych marek. Minth Group to firma o tajwańskim rodowodzie z główną siedzibą w Chinach kontynentalnych. Spółka zatrudnia obecnie ponad 18 tysięcy pracowników w 50 zakładach na całym świecie. Inwestycja w Szprotawie to ponad 80 milionów euro i 500 osób, które znajdą pracę w nowej fabryce. Muszę powiedzieć, że jesteśmy tutaj w Szprotawie niesamowicie szczęśliwi, że pozyskaliśmy inwestora, który będzie produkował płyty podłogowe do Mercedesów, do Volvo, do Renault, do BMW, czyli wszystkie topowe marki światowe. I o tyle istotną informacją jest, że te płyty podłogowe będą do aut elektrycznych, czyli najnowsze technologie, które dopiero do motoryzacji wchodzą. Półroczna batalia ciężka o pozyskanie inwestora. Wydaje mi się, ta batalia, te zmienne losy, jeżeli chodzi o inwestora, ale także rozmowa z głównym właścicielem, który przyleciał tutaj do nas samolotem wraz z całym swoim zarządem z Tajwanu. Także to chyba wymaga jakiejś takiej książki, która by jednocześnie byłaby takim poradnikiem dla samorządowców, jak skutecznie pozyskiwać inwestora. Cieszymy się, bo to jest takie zupełnie nowe otwarcie dla Szprotawy. Plany są takie, żeby już od lutego zacząć montować linie technologiczne w pierwszych halach. Pierwszy rozruch próbny gdzieś koło czerwca, także w połowie roku już początek produkcji. Także to jest iście chińskie tempo. To nie jedyne dobre wiadomości dla Szprotawy. Już wkrótce rusza budowa 16-kilometrowej trasy rowerowej relacji Szprotawa-Kartowice-Witków-Sieciebożyce-Stypułów. Burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę na realizację prac projektowych i robót budowlanych z firmą Tandem Zżegania. Ścieżka z miejscami obsługi rowerzystów i dworcem rowerowym zostanie wybudowana za ponad 8,5 miliona złotych przy dofinansowaniu z RPO. Prawie 7 milionów złotych. Budowa ścieżki rowerowej to jest finał tak naprawdę naszej dwuletniej ciężkiej batalii zabiegania o środki finansowe. To są środki pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Unii Europejskiej. 85% dofinansowanie, czyli bardzo duże. Duży projekt, 16 km ścieżek rowerowych po liniach dawnej kolei szprotawskiej. Przyłączamy się w Stypułowie do sieci ścieżek wokół Nowej Soli, wokół Zielonej Góry i dalej do Wolsztyna. Czyli otwieramy się tutaj na setki kilometrów ścieżek rowerowych, jeżeli chodzi o północ Szprotawy, ale nie poprzestajemy, ponieważ już pracujemy nad dokumentacją projektową, budowlaną na ścieżki na południe tym razem. Chcielibyśmy połączyć Szprotawę z ścieżkami dolnośląskimi. Czyli taki wielki projekt budowy kilkudziesięciu kilometrów ścieżek rowerowych przez samą Szprotawę, ale także nie zapominamy o przyłączeniu terenów wiejskich, czyli te wszystkie wioski, które są na terenie naszej gminy, także będą przyłączane. Chcemy połączyć województwo lubuskie z województwem dolnośląskim. Jesteśmy na dobrej drodze. Szprotawa zaskakuje pomysłami. W gminie na początku września wdrożono prawdopodobnie pierwszy w Polsce program Rower dla pierwszaka. Rozdano ponad 300 rowerów. Wszyscy uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej i też liceum, bo od ponad roku prowadzimy też liceum. Warunkiem było to, aby po prostu zostać uczniem klasy pierwszej. I 14 września rozdaliśmy te rowery, to było połączone z takim fajnym wydarzeniem. Uczniowie uczestniczyli w nim razem z rodzicami, także myślę, że mamy sygnały, że te rowery cieszą się dużym powodzeniem.
nie psują się, bo też o to pytaliśmy, korzystają. Nauczyciele też jeżdżą z nimi na wycieczki rowerowe właśnie tutaj po terenie gminy, ale też i wiemy, że rodzice chętnie się z nimi wybierają. Zależało nam na tym, żeby nasi uczniowie mieli świadomość samorozwoju i takiego korzystania z aktywności fizycznej. Jest to program, który jest szeroko zakrojony. Chodzi nam o to, aby odciągnąć młodzież od smartfonów, od tych technologii informacyjnych, które zabierają im dużo czasu, a jednocześnie kradną tą aktywność fizyczną, ale też zależało nam na tym, aby poprawić ich kondycję po tym okresie po-covidowym. Włączyliśmy ten program również w profilaktykę. Profilaktykę uzależnień behawioralnych, uzależnień od środków psychotropowych i z tego właśnie powstała ta inicjatywa, czyli wyposażenie uczniów w rowery, w sprzęt konieczny do korzystania ze ścieżek rowerowych, których jak Państwo wiedzą, które teraz na terenie naszej gminy będą powstawały w kilometrowych odcinkach, namówienie ich do tego, aby poznawali okolice, aby korzystali z walorów turystycznych, no i jednocześnie edukowali się w zakresie profilaktyki uzależnień, no i po prostu mieli z tego frajdę. Szprotawa nie zapomina o turystyce i walorach gminy. Dbamy o to, aby ten rozwój Szprotawy był zrównoważony. Pilnujemy nie tylko, żeby powstawały obiekty takiej infrastruktury rekreacyjnej, ale również turystycznej. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku ścieżkę edukacyjną Park Huta, gdzie mieszkańcy mogą między innymi się zaznajomić z techniką budowy szczelin przeciwlotniczych, czy poznać walory przyrodnicze starorzecza Bobru. Oddaliśmy również do użytku ścieżkę przyrodniczo-leśną Potok Sucha, promującą walory krajobrazowe nowego utworzonego obszaru ochrony przyrody. W tym roku oddaliśmy też taką dużą trasę, prawie 12-kilometrową. Jest to pieszo-rowerowa pętla wiewióra, która ukazuje walory przyrodniczo-turystyczne północnej części gminy, w tym takie obiekty jak na przykład Pałac Wiechlice czy ruina Kościoła Jakuba w miejscowości Długie. Do tychże wszystkich tras wydajemy przewodniki turystyczne, również wytwarzamy gadżety takie praktyczne, ażeby ta młodzież, dorośli czy turyści mogli też sobie korzystać z technik survivalu czy uczestniczyć w takiej międzynarodowej grze rodzinnej geocaching. W gminie naprawdę dużo się dzieje. Co chwilę słuchać o kolejnych pozyskanych środkach i nowych inwestycjach. Sukcesywnie będziemy odwiedzać Szprotawę i informować o kolejnych udanych projektach.